16. niedziela po Trójcy Świętej. A hasło, o którym dzisiaj będziemy trochę mówić, w Psalmie 94 czytamy: Pociechy Twoje rozweselają duszę moją w licznych utrapieniach serca mego. Jak się dzisiaj czujesz? Jesteś bardzo szczęśliwy? Trochę szczęśliwy? Tak, w sumie to dopiero się obudziłeś i nie wiesz? Może jesteś zaskoczony czymś, co Cię spotkało? Może w zasadzie to jeszcze nie wiesz, jak się czujesz? Albo może coś się wydarzyło i jesteś smutny? Jak się czujesz? Czy ktoś dzisiaj zadał Ci to pytanie? Dzisiaj chcemy poznać historię, w której ktoś, kto był bardzo smutny, zaczął się uśmiechać. Ktoś, kto był załamany, Pan Jezus zmienił jego smutek w radość. Posłuchajcie. Historia biblijna, z której chcemy się dzisiaj czegoś nauczyć, dzieje się w miasteczku Nain. W Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale czytamy, że Pan Jezus razem ze swoimi uczniami znajdował się w Kafarnaum i zaczął wędrówkę do Nain. Kiedy tak szli, było to około 50 km, jak myślicie, jak się czuli? Byli może zmęczeni, może zadowoleni, może byli pochłonięci rozmową i nie wiedzieli, co się dzieje, jak daleko już zaszli. Nie wiemy tego. Ale kiedy zbliżali się właśnie do tego miasteczka, to szli i byli pochłonięci rozmową. Pan Jezus razem z uczniami nie marnował czasu. Rozmawiali, Pan Jezus odpowiadał na ich pytania. I kiedy zbliżyli się do tego miasta, zobaczyli, że z bramy wychodzą ludzie. Wychodzą ludzie razem z noszami. W tamtych czasach właśnie w taki sposób wyglądały pogrzeby. Szły całe gromady ludzi, często całe miasteczko, ponieważ wszyscy się znali. I razem z opłakującymi opłakiwali stratę bliskiej osoby. A była to strata, myślę, wyjątkowej osoby. W Biblii czytamy, że był to młodzieniec. Młodzieniec, który zostawił swoją mamę. Kobieta ta, czytamy w Ewangelii Łukasza, że była wdową. Co znaczy, że nie miała już męża, już go wcześniej pochowała. Była to dla tej kobiety ogromna tragedia, ponieważ syn był jedyną nadzieją na utrzymanie i na życie. Myślę, że była bardzo smutna. Była zrozpaczona. I wtedy Pan Jezus podszedł do niej i powiedział: nie płacz! A także zbliżył się do noszy, dotknął się ich i powiedział do tego człowieka: młodzieńcze, Tobie mówię, wstań. I podniósł się ten zmarły i zaczął mówić. I wtedy Pan Jezus, czytamy, że oddał go swojej mamie. Wszyscy ludzie byli niesamowicie uradowani. Byli zaskoczeni tym, co się wydarzyło, a także chwalili Pana Boga za to wszystko, co się wydarzyło. Byli bardzo szczęśliwi, a szczególnie szczęśliwa była ta mama, która straciła syna, ale dzięki Panu Jezusowi, który zmienił jej smutek w radość, mogła z powrotem się radować i myślę, że z powrotem widziała sens swojego życia. Zaśpiewajmy razem z dziećmi z Mali o Wielkim Śpiewają piosenkę Jeśli smutek w sercu masz. Dajmy dłoń, pokój, radość.
Nauczmy się tego wersetu. A czy rozumiecie każde słowo, które w nim jest zawarte? Pociechy to jest sprawienie komuś radości. Pociechy Boże rozweselają, czyli uszczęśliwiają. Sprawiają, że smutek zamienia się w radość. Że nasza dusza, nawet jeżeli jest smutna, może zacząć się uśmiechać. Przeczytajmy to kilka razy bardzo głośno. Pociechy Twoje rozweselają duszę moją w licznych utrapieniach serca mego. Psalm 94, 19. Udało Wam się? No to próbujemy jeszcze raz. Pociechy Twoje rozweselają duszę moją w licznych utrapieniach serca mego. Psalm 94, 19. A czy wiecie, co to są utrapienia? Utrapienia są to wszystkie problemy i rzeczy, które nas smucą. Właśnie z takimi różnymi sytuacjami możemy przyjść do Pana Boga, a także możemy przyjść do naszych bliskich i także ich smutek zamienić w radość, a poprzez rozmowę z bliską osobą także nasz smutek może zamienić się w radość. Powtórzmy jeszcze raz. Pociechy Twoje rozweselają duszę moją w licznych utrapieniach serca mego. Psalm 94, 19. Nie znamy dnia ani godziny, kiedy i jak długo jesteśmy z naszymi bliskimi. Dlatego spróbuj wykorzystać dzisiejszy dzień, niedzielę, aby spędzić trochę czasu z bliskimi. Możesz zagrać w jakąś ulubioną grę. Możecie coś wspólnie zrobić. Na przykład nasze ciasteczka, których przepis poznacie za chwilę. Ale chciałabym, żebyście ten czas spędzili razem na rozmowie, na tym, żebyście powiedzieli rodzicom, co Was spotkało w ciągu tego tygodnia. Zapytajcie też rodzicom, jak im poszło w pracy. Wykorzystajcie ten czas. Chciałabym się z Wami podzielić przepisem na ciasteczka, które razem z moim synem często wykonujemy. Oczywiście ja robię, on mi podjada jabłuszka. Potrzebne są 100 g płatków owsianych błyskawicznych, 90 g mąki zwykłej lub pełnoziarnistej. Ja najczęściej używam pełnoziarnistej, żeby było trochę zdrowiej. 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia. 1,5 łyżeczki, można użyć cynamonu, ja używam przyprawy do piernika, bo bardzo lubię. Odrobina soli, jedno jajko, zamiast tego możecie użyć jednego banana. 2 łyżki masła, 1 łyżeczka cukru waniliowego, 110 ml miodu, ja używam po prostu 3 łyżki miodu i jedno jabłko. Wszystkie składniki suche mieszamy ze sobą w jednej misce, a wszystkie składniki mokre, czyli jajko, roztopiony i ostudzone masełko, miód, mieszamy w drugiej misce. Dodajemy później, kiedy jedno i drugie zmieszamy do siebie nawzajem i wkładamy do lodówki. W tym czasie nastawiamy piekarnik na 170 stopni, a jabłuszko kroimy w małą kosteczkę. Kiedy jabłuszko jest pokrojone, wyciągamy masę z lodówki i dodajemy jabłuszko. I później na blachę, najlepiej dać papier do pieczenia, uformować małe, kształtne takie kółeczka. Pieczemy je około 10 do 13 minut. Bardzo Was proszę, abyście nie robili tego sami. Poproście Waszych rodziców o pomoc, żeby ten czas był czasem, który wspólnie wykorzystujecie. My je bardzo lubimy. Mam nadzieję, że Wam też zasmakują smacznego. Módlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że mamy swoich bliskich. Dziękujemy Ci za to, że Ty się nami opiekujesz i że nas ochraniasz. Pobłogosław, Panie, nas zdrowiem, ochroną i spraw, abyśmy mogli jak najdłużej być ze sobą i cieszyć się z wszystkich razem spędzonych chwil.
Amen. Życzę Wam dobrej niedzieli. Wszystkiego dobrego.